Po wodzie go, po wodzie. Cześć, witajcie po raz kolejny na kanale Wędkuj za kordem. Dzisiaj jesteśmy na jeziorze Łasińskim. Na Łasinie dużym. Słyszałem, że biorą leszcze. Przyjechałem zobaczyć, czy uda się jakiegoś złapać. Po ostatnich małych płetkach fajne leszczyki by się przydały. Jeżeli chodzi o towar, który mam dzisiaj, to będę robił mieszankę z trzech zanęt, które za chwilę będziecie mogli zobaczyć, i mam też dwie paczki gliny, glinę light, jak i feather competition. Mam dzisiaj kamerzystę, jest dzisiaj ze mną moja żona, pierwszy raz w życiu na rybach, razem ze swoim mężem. Pokaż się. Nie pokażę się, wstydzi się. No. Kawa jest zaparzona, bardzo smaczna. Nie ma to jak przyjechać o samym świcie nad wodę, czyli o godzinie 12 w południe z żoną, zaznaczając żoną. Kamery jeszcze nie wziąłem, nagrywam dzisiaj z telefonu. Mam nadzieję, że wyjdzie fajny film, śmieszny, bez spiny dzisiaj. No, także ja kończę kawkę i zabieram się za mieszanie. Za chwilę będziecie widzieć, co ja. Zabieram się teraz za mieszanie zanęt. Mam trzy różne zanęty, z których będę po jednej takiej miarce wrzucał do wiadra. To wszystko wymieszam w osobnym wiadrze. Będę miał mieszankę Feather Competition i Feather Light. I to wtedy będę mieszał na nęceniu wstępnym w proporcji 50/50. Zanęta z ziemią, a do prawidłowego nęcenia będę robił 2:1 na korzyść zanęty. I taka jest taktyka na dzisiaj. Mam grubą ochotkę haczykową, mam białe, robaki, piłki, czerwone. Tak. Będziemy kombinować z wywiadu, który tutaj przeprowadziłem. Będę sobie nęcił jakieś dwie linie. Pierwsza to będzie jakieś 25-30 metr, bo słyszałem, że tam takie fajne leszcze chodzą. I drugi będę walił 50 metrów na wodę i... No i tyle. Kotwiczka 40 gram, ten kijek będzie w granicach 25-30 metra. Tam sobie poszukam pustego placu, później będę drugi kij i nim będę rzucał gdzieś na odległość około 50 metrów. Też muszę sobie poszukać tam takiego miejsca, ma o wiele bez zielska. No i wtedy będę dopiero nęcił. Także zobaczmy, jak się tutaj dno przedstawia. Tutaj nawet na raz nie opadł. Co robiłem, to kilka metrów, tylko odrobinę zielsko. Jeszcze raz widzę, że to nie jest taki szalanty. Chcę zakwitnie. To będzie moja pierwsza linia dzisiaj. Znaczy, ta odległość będzie pierwszą bazową, od której będę przesunął mi teraz metr. I zobaczymy, w jakim stanie będzie ciężar. Ale nie czuję, że będzie jasko ciągnął, więc powinno być wygodnie. Trochę
się zaraz zanęcenie. Do każdego koszyka dodam troszeczkę kukurydzy. Kukurydzy plus kasterka. I w taki koszyk tą samą wędką, którą później będę łowił, tą samą wędką męczę. Mam dwie linie. Pierwsza to jest 36, druga jest 54. To już drugi koszyczek wpłacę teraz do wody. Zobaczymy. Kukurydzę daję, bo karasie za rzekomo są. Fajnie by było złapać te pijakami. Więc myślę, że takich 5 koszyków poślę i założę haczyk i wrzucę do wody. Zobaczcie, co się tam było. I zobaczcie, w pierwszym rzucie długo nie musiałem czekać i od razu pierwszy chlapaczek się trafił. Opa! Piękniutki. Pan Lechosław. To jeszcze nie jest ten duży, ale w pierwszym rzucie po wrzuceniu 5 koszyków takich na nęcenie wstępne od razu mieć już taką rybkę, no to fajniutko. No taki piękny. Po takie ryby przyjechaliśmy. W przerwie między naleśnikami. W przerwie między naleśnikami, dokładnie. Znowu. Na robaki z gnoju. Na białe z gnoju. O. Zobaczcie. Taki duży haczyk. Taki duży haczyk. Teraz tak. Trzy mady. Żeby mi ich tylko starczyło. Trzy mady. Dwie ochotki. Na razie 3 rzuty, 3 ryby. Taka piękna kanapeczka. Zobaczcie. Miam, miam. Taka kanapeczka. Teraz do koszyka. Troszeczkę kasterów. Kukurydzy. I na razie mam mieszankę, którą miałem do nęcenia wstępnego, czyli pół na pół. Ziemia z zanętą. Trzydziesty szósty metr. Po wodzie go, po wodzie. Co jeden to lepszy. Ujezd, dymiak pokinięty mocno. Dalej, do dzióbka. Jak łyknięte. Amen. Zadowolony? Ja? No tak, szkoda tylko, że nie mam normalnej kamery, co bym mógł sobie na przykład na głowę nałożyć. No masz fantastycznego operatora. Tak. Szczęście mi przynosi. Ty musisz w niedzielę ze mną na zawody jechać. Taki debiut i taki szał. No. No i zobaczcie. Tak jak pokazywałem wam wcześniej,
na haczyk idą trzy białe, trzy ochotki, ale białe z gnoju i tylko na łasinie. Dlaczego tylko na łasinie i białe z gnoju? Bo przy pierwszej rybie spadły mi tutaj, że tak powiem, przez podbierak mi się pojemnik wysypał z wszystkimi białymi robakami właśnie tutaj, gdzie jest gnój od kaczek. I niestety, ale musiałem w tym grzebać. Czyli to jest jakiś sukces. Chciał, nie chciał, musiałem w tym grzebać. No. I się nie zraziłem. Żona próbowała łyżką to wyciągać, ale stwierdziłem, że nie, jestem mężczyzną, jestem jak Rambo. Niczego się nie boję. No. I tyle. I zobaczcie teraz do koszyka. Zobaczcie, jak ten koszyk wygląda. Tu poproszę do koszyczka. Tak jest, zobaczcie. Kukurydza, kastery. To idzie wszystko do koszyka. I w ten sposób. I kolejny leszczyk. I fajny. Kurde. Kto mi tutaj to tak zrobił? Zobaczcie. Cyk. Yeah. Król połowu. Król połowu. Ale zobaczcie, trafiony jest. Przy ogonie ktoś go trafił. A spróbujemy teraz jeszcze wygrubić. Dorzucimy jeszcze jednego białego. Czyli mamy już cztery białe. Cztery białe. Dorzucimy ochotki. Jedna. Jeszcze jedna. Cyk. I tak jak mówiłem wcześniej, trochę kukurydzy, odrobina kastera, też troszeczkę zanęty, rano lepszego, zanętą czopuję i rzucamy. 36. Cyk. I tak jak przyjechaliśmy, co prawda nie padało, ale był delikatny wiaterek. W tej chwili po godzinie łowienia wiaterek ucichł, ale za to pojawił się delikatny deszczyk. Przez co, jak widzicie, jest parasol rozłożony, jeden, drugi, ale na szczęście to nie przeszkadza rybkom. Rybki dalej współpracują. No i łapie dalej. Cały czas ta sama taktyka. Pół na pół zaneta z ziemią, kukurydza, kaster do koszyka. W tej chwili mam cztery białe robaki, dwie ochotki. Zobaczcie, czy da radę jeszcze to wygrubić. Fajnie by było złapać takiego dwukilowego leszcza. I obserwuję szczytówkę, bo tak mniej więcej od wrzutu to jest ten moment, w którym pojawiły się brania poprzednie. Widzieliście, jakie ten? Jak się szarpie na tym przy brzegu? Będzie to jakiś gigant czy zwykły? Maluch. Mały, ale wariat. Jak to mówią. Mały, ale wariat. Ale zobaczcie, jaki trafiony przez sandacza. Tak? Dobra. To jestem już po wędkowaniu. Taktyka wypaliła nie. I było i na bliskiej, i na dalekiej linii były brania, ale głównie na tym 36 metrze fajne leszczyki się wkręciły, fajna zabawa była. Nic takiego rekordowego się nie udało złapać, ale jak dla mnie jest fajnie, fajna frajda, relaks był nad wodą. No, nawet żonie się podobało, bo dwie rybki sobie wyciągnęła. Były też naleśniki.
Były też naleśniki ugotowane nad wodą, także pełen relaks. Fajnie było, mieszanka zanętowa wypaliła, sprzęty też, odległość, wszystko, także do zobaczenia na kolejnym filmie. Na razie.